Sytuacja chorych z rakiem płuca jest w Polsce na tle Europy niestety nie najlepsza. Zaczynając od tego, że w Polsce w stosunku do Europy mamy ciągle najniższe nakłady na finansowanie leczenia raka płuca. Pomimo tego, że nastąpił wzrost z 2% do 4%, to ten nowotwór jest pięciokrotnie mniej sfinansowany niż inne nowotwory, a przy czym trzeba powiedzieć, że epidemiologicznie jest to największy zabójca polskiego społeczeństwa. Mamy problem z profilaktyką. Niestety cały czas spora część społeczeństwa polskiego pali papierosy. Też przebywa w niekorzystnych warunkach, bo też trzeba powiedzieć, że smog, a także inne uwarunkowania, nazwijmy to związane z powietrzem czy z zanieczyszczeniem środowiska, również wpływa na rozwój raka płuca w Polsce. Problem jest również z dostępem do profilaktyki wtórnej, czyli niskodawkowej tomografii komputerowej, która w określonych grupach ryzyka, czyli tych, którzy palą, ale także tych, którzy rodzinnie są uwarunkowani, czyli w przeszłości w swojej rodzinie mieli przypadki wystąpienia tego nowotworu. Więc raport pokazuje szereg różnych problemów, pokazuje również potencjał i te rzeczy, które dobrze się zadziały. Drobnokomórkowy rak płuca to jest jednostka chorobowa, która do niedawna była bardzo poważnym wyzwaniem dla naszych chorych, dlatego że żadne nowoczesne metody postępowania nie sprawdziły się, nie została potwierdzona jakakolwiek skuteczność w odniesieniu do tej grupy chorych z tym rozpoznaniem w naszym kraju. Dysponowaliśmy, nadal dysponujemy klasyczną chemioterapią, schematami dwulekowymi, a wszelkie metody, które by wprowadzane jako poprawa warunków leczenia, się nie sprawdziły. I dopiero pierwsze wyniki badania IMPOWER 133, czyli dodanie immunoterapii do klasycznej chemioterapii, poprawiło znamienie statystycznie. Tak więc nareszcie mamy światło w tunelu, które nam mówi, że immunoterapia może być tą drogą, która doprowadzi do znamiennej poprawy warunków leczenia raka drobnokomórkowego płuca. Tutaj nie jest tylko istotny element wydłużenia samego czasu przeżycia, ale również wpływ korzystny na symptomy procesu nowotworowego i na to też leczymy, że to leczenie będzie przebiegało bez większych komplikacji i powikłań, a poprawi jakość życia chorych, u których ten proces nowotworowy często dominuje pod względem pojawienia się objawów związanych z procesem nowotworowym.